Szanowni Państwo, dzisiaj chciałam powiedzieć o kolejnej sprawie wygranej na etapie sądowym, gdzie na etapie przedsądowym uzyskaliśmy 2300 zł, a na etapie sądowym dopłatę blisko 25 tysięcy, jeżeli chodzi o zwrot zadośćuczynienia i zwrot kosztów postępowania. Sprawa dotyczyła pani Bogumiły, która w dniu wypadku miała 63 lata i wysiadała z pojazdu samochodu osobowego swojego syna, który się zatrzymał przed domem. Ona jako pasażerka właśnie chciała wysiąść i w tym momencie samochód jakby się stoczył, czyli ruszył, w wyniku czego upadła w trakcie tego wysiadania i doznała urazów powierzchownych kończyny dolnej, w okolicy biodra, uda i po części barku. Wypadek wydarzył się 3 lutego 2015 roku około godziny 18. Sprawa łącznie trwała, jeżeli chodzi o etap przedsądowy i sądowy, blisko 4 lata. Tak jak to zwykle w tych sprawach odszkodowawczych, czemu to tak długo trwa i czemu te zakłady ubezpieczeń nie płacą odpowiednich kwot odszkodowań. W całej tej sprawie, jak tutaj Państwo być może widzą, jest o taki to wielki właśnie segregator, mimo że sprawa dotyczy odszkodowania łącznie na poziomie 20 paru tysięcy. Zerknijmy najpierw na początek, na właśnie jakby od czego się wszystko tutaj zaczęło, czyli złożyliśmy roszczenie na 35 tysięcy złotych, następnie Zakład Ubezpieczeń w decyzji, którą właśnie mam tutaj przed sobą, wypłacił 1800 zł. Roszczenie 35 tysięcy, czyli widzimy, że jest to jakieś tam 5% naszych roszczeń. Oczywiście to była już decyzja ostateczna, Zakład Ubezpieczeń nie zamierzał nic dodatkowo dopłacać. W międzyczasie składaliśmy reklamację od tych decyzji, więc Zakład Ubezpieczeń dopłacił dodatkowe 500 zł, czyli łącznie wypłacił 2300. Po następnych reklamacjach Zakład Ubezpieczeń zakończył jakiekolwiek dalsze możliwości dopłat, czyli stwierdził, że w jego ocenie więcej się nie należy. Ponadto powoływał takie aspekty w sprawie, jak to, że do tego zdarzenia i skutki tego zdarzenia to przede wszystkim są oparte na zwyrodnieniu, jeżeli chodzi o stan zdrowia poszkodowanej, jakby odmawiają z tego powodu, że osoba poszkodowana była już w starszym wieku, czyli te 63 lata, te bóle i to wszystko, co odczuwa, to jest wynikiem tych zwyrodnień, a nie wynikiem właśnie tych obrażeń, które doznała w wypadku. Tak też się zakończył etap przedsądowy, czyli wypłatą 2300 zł. Również była wydana opinia medyczna w sprawie, w której właśnie na etapie przedsądowym, która jest o tyle bardzo ciekawa, że nie wskazuje procentowego uszczerbku na zdrowiu, wskazuje natomiast podsumowanie, tak zwane HBT, czyli jest taki jakiś indeks HBT, znany Zakładowi Ubezpieczeń, a prawdopodobnie wprowadzający w błąd osobę poszkodowaną. Według wskaźnika HBT ma 3,61 punktów. W decyzji jest zanotowane w ten sposób, że Zakład Ubezpieczeń właśnie dopłaca te 500 zł, wydaje tą opinię medyczną, ale uważa, że łączna kwota 2300, co Państwo widzą, jest adekwatna do rozmiaru doznanej krzywdy, a jeżeli mówimy o uszczerbku, to mówią, że jest to krótkotrwały przejściowy zespół bólowy w związku ze stłuczeniem tkanek miękkich okolicy biodra u osoby ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego, które nie mają żadnego związku ze zdarzeniem. Że wykonali analizę rozmiaru szkody w systemie HBT i uzyskali 3,61 punktów, a to świadczy o minimalnym rozmiarze szkody na osobie. Również udzielili odpowiedzi w zakresie ugody, że nie zgadzają się na ugodę, którą proponowaliśmy na poziomie 15 tysięcy zł. Zdecydowaliśmy się na skierowanie sprawy do sądu
I w związku z tym wyszedł pozew do sądu na, o zapłatę kwoty 25 tysięcy złotych. Oczywiście z odsetkami od daty, kiedy kierowaliśmy roszczenie. W wyniku złożonego pozwu Zakład Ubezpieczeń jak zwykle poprzez swojego pełnomocnika udzielił odpowiedzi na pozew. I tutaj chciałabym przytoczyć tą treść tej odpowiedzi. Myślę, że warto, bo w każdej odpowiedzi zawsze Zakład Ubezpieczeń kwestionuje każdą wypłatę. Pozwany konsekwentnie stoi na stanowisku, iż wypłacona w toku postępowania likwidacyjnego kwota 2300 w całości wyczerpuje roszczenia powództwa. Powództwo winno zostać oddalone w całości. I tak jest zawsze, proszę Państwa. Taki człowiek, który został poszkodowany w wypadku, na pewno myśli, że nie ma żadnych szans. No bo przecież wiedzą, co robią. Oczywiście musiało być przeprowadzone badanie biegłych. No i co to badanie biegłych wskazało? Pamiętamy, że tam było 3,61 punkta, a tu badanie biegłych, proszę zauważyć. Uszczerbek na zdrowiu został oceniony przez biegłego ortopedę traumatologa na poziomie 5% i jasno tu wskazuje, że po uwzględnieniu obecności zmian zwyrodnieniowych, czyli odjął już ten aspekt i mimo to wyszło, że jest jeszcze 5% uszczerbku na zdrowiu. Przy właśnie takich uszczerbkach 5% Zakład Ubezpieczeń najczęściej płaci właśnie odszkodowania na poziomie 2000 zł, 2000, 3000. W wyroku sądowym 19,5 tysiąca złotych plus zwrot kosztów, które były na poziomie 1941,26 zł plus dodatkowo 2695,80, kolejny zwrot kosztów, no i odsetki za tą właśnie za to opóźnienie 4334,34 grosze. Łącznie cała kwota, która wpłynęła, to było 25775, oprócz tych 2300, które były wypłacone na etapie przedsądowym. Czyli ile? Dziesięciokrotnie, można powiedzieć, że więcej. Kiedy została wydana ta opinia biegłych, Zakład Ubezpieczeń szybko się zastanowił, a to może jednak zaproponujemy ugodę. No i faktycznie zaproponował ugodę przed samym końcem procesu, czyli na sam koniec. No i ta propozycja tutaj padła 2 miesiące przed samym wyrokiem na dopłatę 8 tysięcy w ramach ugody. Czyli dopiero przemyśleli sytuację, że mogą się zgodzić na ugodę 8 tysięcy. Czyli 8 tysięcy plus 2300 to daje 10 300. Na etapie przedsądowym również była propozycja ugody Zakładu Ubezpieczeń na 2,5 tysiąca złotych łącznie. Jakbyśmy byli takim nieprofesjonalnym pełnomocnikiem dla naszego klienta, osoby poszkodowanej, to mogliśmy zakończyć sprawę o tutaj, kiedy była jeszcze połowa akt, jak widzimy, na 2,5 tysiąca złotych w ramach ugody. Potem mogliśmy zakończyć już na etapie sądowym na dopłatę 8 tysięcy złotych dodatkowo, czyli byłoby 10. A my co zrobiliśmy? Skończyliśmy tą sprawę, proszę Państwa, dopłatą 25 tysięcy złotych. No i co możemy sobie teraz odpowiedzieć? Warto czy nie warto z nami współpracować, czy nam przekazać swoją sprawę? Oczywiście wiem, że na to pytanie jest jedna odpowiedź, że warto. Dlatego zapraszam wszelkie osoby poszkodowane, żeby kierowały każdą taką sprawę, czy nawet jeżeli sprawę już mają skończoną, a chcą sprawdzić, czy wszystko zostało tam dobrze zrobione i czy można coś zrobić, do nas. Zapraszam.